Także proszę o Banderę z piedestału zdjął. No wie pan, co się teraz dzieje. Wiatrowicz, czyli szef na wschodzie, IPN-u, takiego odpowiednika to naszego IPN-u, na Ukrainie, rozpoczyna na to, całą akcję edukacyjną gloryfikującą zbrodniarzy UPA. My na to Anglo-Ameryka zbyt spokojnie patrzymy. Ja uważam, że ambasador polski powinien bardzo mocny i stanowczy sposób reagować na tego typu rzeczy, jakie tam się dzieją. Przypomnę tylko, że właśnie dziś, dokładnie dziś, 9 lutego, przypada 74. rocznica masakry polskich mieszkańców kolonii Parośla na Wołyniu, gdzie zginęło 155 naszych rodaków, Kowego, na tym niemowlęta i dzieci. Proszę przypomnieć sobie, panie redaktorze, że tak naprawdę to był początek ludobójstwa na Wołyniu, no które pochłonęło blisko 60 tysięcy ofiar. I nie ma banku to właśnie byli żołnierze UPA, którzy dzisiaj są gloryfikowani. Niestety nie da się zbudować rzetelnych i uczciwych relacji polsko-ukraińskich bez prawdy historycznej. A także prawda jest taka, państwo, że Praga Południe, Warszawa, Wiocha na Płocie z tej strony, Zamieniecka, ja właściwie lubię Pragę Południe, Sembeka, lubię dawno, tutaj nie urzęduję na tym placu Sembeka, no ale ta poczta, to jest do dupy. Tak, no poza całą tą drogę ta przez Mękę to jest do dupy, proszę państwa. Jakiś tam mój no jak udział nie ma w tym oczywiście, także były posłowie Kukiz 15 i PiS, właśnie te trzy partie przeforsowały tutaj z trudem ten względem całej mówił, historii. Ale pamięta pan też odpowiedź ukraińskiego parlamentu. Jest tak, dupy, oczywiście zmanipulowano treść uchwały i ona zupełnie inaczej brzmiała w parlamencie ukraińskim. I to są te metody, kiedy prezydent Poroszenko klęka i modli się w Warszawie przy pomniku rzezi wołyńskiej, ofiar rzezi wołyńskiej. To w tym samym czasie Rada Miasta Kijowa nadaje, zmienia nazwę prospektu moskiewskiego na prospekt Bandery. No tak relacji nie można układać. Wracając do polityki wschodniej naszej, pamięta pan tę notatkę? Ona ostatnimi czasy została przez ministra Waszczykowskiego notabene ujawniona z 2008 roku. Tak, ja wiem, panie redaktorze, ona mogła bulwersować, ale też pamiętajmy, że w pewnych wymiarach, jeśli chodzi o politykę państwa, powinna być jednak aspekt ciągłości. Ale jaka tu ciągłość, skoro wychodzi na to, zresygnowałam z tej wiochy na Płocie, że mówiliśmy do nich, że tak, oczywiście pomożemy wam. Natomiast wiedzieliśmy, że im po pierwsze nie pomożemy, a będziemy jednak zwracać się w stronę Rosji. Panie redaktorze, czy pan w tym momencie staje się ambasadorem Ukrainy, czy spraw Polski? Staje się ambasadorem dobrych stosunków polsko-ukraińskich. Tylko, no proszę pamiętać Polska, słynne Polska, słowa. Chciałbym budować na prawdzie, żeby była też szanowna słowa Lorda Temple, ja który tak powiedział po prostu, o Wielkiej Brytanii, że Wielka Brytania tam byłam, nie ma wiecznej przyjaciół nie, ale z tego się nie ma wiecznej mówić, bo ja zostawiłam telefon w domu, i, ale ty tak to bardziej słowa nie pamiętasz, nie trzymasz to nawet to bardzo, na słowo. No trzeba mieć rachunek serca, rachunek sumienia, te rzeczy trzeba mieć. Z którym nigdy nie byliśmy skonfliktowani. I nie mamy żadnych rozszerzłości historycznych, To jest bardzo ważne, bo proszę przypomnieć, że pan to dostał, nie ma żadnych rozszerzłości historycznych, ale ja też nie przeszkadzało to dla odmiany Platformie Obywatelskiej ściągać się do budować autostrady. No więc ja poza tym, proszę mnie zwolnić z obowiązku odpowiadania za Platformę dwa i mówię w imieniu Polskiego Stronnictwa Ludowego. Uważamy dalej, że powinniśmy podjąć uchwałę w Sejmie o zniesieniu embarga na dostawy polskich produktów do Rosji, bo przypomnę, że tak ukochana przez rząd PiS Ukraina do dzisiaj stosuje embargo na polską wołowinę. Ale na warzywa i owoce zostało z niej. Poczta Bank, coś takie dziadostwo. No, warto jest zamieszanie. Może dlatego, że oni to są początkujący, ale tam się opłaca. Jak zrobisz zakupy 300 złotych miesięcznie, to ty nic nie wydajesz 10 złotych na kieszenie. I te 17 też. I nie tylko. Ja mówię jeszcze o wcześniejszych środkach, które zostały przywiezione przez pana prezydenta. Proszę państwa, myśmy dzisiaj były wszędzie tutaj w Warszawie. Panie pośle, i na placu bankowym, i u tej Hanki tam wychodzili. I bardzo dobrze, że się rozwija transport, ale także, żebym powiedział, że warto też myśleć pragmatycznie o jedwabnym szlaku, głupio, chytre, bo Chiny są drugą gospodarką świata i będą coraz bardziej ważnym graczem. I tak się potrząsali nerwowo.
dając mówił, do zrozumienia, że to im się tak jakby nie wszystko należy, proszę, co stało się inspiracją dla pozostałych mówców, którzy także dla nich zaczynali swoje za darmo. No niemalże po dla chińsku. Nich jest, ale chodzi o znaczenie, czy chodzi o samą jakąś chińską czasami były to odniesienia ad rem, a czasami ad personam, no po prostu jak to w debacie parlamentarnej. Piotr Zgorzelski, Polskie Stronnictwo Ludowe, był gościem Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję panie. Dziękuję serdecznie panie redaktorze, pozdrawiam radiosłuchaczy. Dziękuję państwu, do usłyszenia. Mamy tutaj informacje dnia w skrócie. Jest 16:30. Sprawy unijne w kontekście Brexitu były jednym z głównych tematów spotkania premierów Polski i Irlandii. Powiemy też o ekspoze ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego, a także o spodziewanym wzroście rat kredytów hipotecznych w złotówkach, jak wynika z raportu firmy doradczej Open Finance. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Premierzy Polski i Irlandii są zgodni, że decyzja Brytyjczyków o wyjściu z Unii Europejskiej stanowi jasny sygnał o konieczności przeprowadzenia reform. Sprawy unijne w kontekście Brexitu zdominowały rozmowy Beaty Szydło z szefem irlandzkiego rządu. Enda Kenny przyleciał do Warszawy z kilkugodzinną wizytą. Polska premier podkreśliła, że wspólny rynek jest jednym z najważniejszych osiągnięć integracji europejskiej. Unia Europejska musi lepiej odpowiadać na potrzeby obywateli oraz skuteczniej reagować na stojące przed nią wyzwania. Stoimy na stanowisku, że głosy państw narodowych i parlamentów powinny być w większym stopniu odzwierciedlone w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej. Uważamy, że cztery filary, podstawy Unii Europejskiej powinny być tutaj szczególnie zachowane. Enda Kenny powiedział, że Irlandia i Polska widzą się w przyszłości tylko w Unii Europejskiej w gronie 27 państw. Nie ma wątpliwości, że wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej będzie dużym wyzwaniem dla Irlandii, z uwagi na to, że to jest nasz najbliższy sąsiad i ze względu na złożoność relacji gospodarczych będziemy starali się również zapewnić, aby 27 państw Unii Europejskiej mówiło w tych negocjacjach jednym głosem, broniąc czterech swobód, w tym swobody podróżowania i aby Wielka Brytania nie podeszła wybiórczo do negocjacji. Premier Irlandii powiedział, że 150 tysięcy Polaków, którzy od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej zamieszkali w jego kraju, przynosi wielką chlubę swojemu krajowi, wnosząc wkład w życie społeczne, kulturowe i ekonomiczne Irlandii. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski w trakcie wystąpienia wygłaszanego w Sejmie zapowiedział, że w tym roku MSZ będzie dalej dążył do wzmocnienia obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Przedstawiając posłom informacje o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w tym roku, Witold Waszczykowski mówił, że działania te obejmą m.in. budowę bazy tarczy antyrakietowej w Redzikowie. Amerykańskie siły zbrojne stają się coraz bardziej znaczącym czynnikiem bezpieczeństwa Europy Środkowej. W 2013 roku utrzymamy działania zmierzające do zwiększenia ich obecności w Polsce. Obejmą one budowę bazy tarczy antyrakietowej w Redzikowie, organizację ćwiczeń z udziałem brygady pancernej, która przybywa właśnie do Polski, a także pododdziały amerykańskich sił powietrznych stacjonujących w Łasku-Powidzu. Żołnierzy brytyjskich powitamy w naszym kraju w kwietniu bieżącego roku. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia incydentem zbrojnym na terenie naszego kraju może stawić się nawet kilkanaście tysięcy żołnierzy państw sojuszniczych w wyniku podjętych ostatnio decyzji. Szef MSZ zaznaczył, że w minionym roku znacząco poprawiło się międzynarodowe bezpieczeństwo Polski oraz wzmocniono jej pozycję. Sejmowe wystąpienie Witolda Waszczykowskiego za rzeczowość i spokój pochwalił Andrzej Duda. Prezydent mówił, że cele polityki zagranicznej Polski zostały zrealizowane. Osoby, które spłacają kredyty hipoteczne w złotówkach, czekają wyższe raty kredytów. Tak wynika z raportu firmy doradczej Open Finance. Do podwyżki może dojść pod koniec tego lub na początku przyszłego roku. Autor raportu Bartosz Turek wskazuje, że przyczyną jest spodziewane wyższe oprocentowanie pożyczek międzybankowych, czyli tak zwany wskaźnik WIBOR. To dowód, że bankowcy oczekują w niedługim czasie podwyżek stóp procentowych. Efekt będzie taki, że przeciętny kredytobiorca zobaczy najprawdopodobniej pod koniec roku
ratę o około 20 zł wyższą niż obecnie. Ekspert zaznaczył, że podwyżka stóp będzie sposobem na rosnącą w Polsce inflację. Im wyższa jest inflacja, to niestety trzeba podwyższać stopy procentowe, czyli schładzać trochę gospodarkę. Inflacja w Polsce mierzona rok do roku systematycznie spadała od 2013 roku. Od połowy zeszłego roku wskaźnik zaczął stopniowo rosnąć. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Prognoza pogody. W nocy w kraju zachmurzenie duże, lokalnie głównie na zachodzie Polski możliwe słabe opady śniegu. Temperatura od minus 15 stopni na wschodzie do około minus 10 w centrum i do minus 4 stopni lokalnie na południu. Wiatr w nocy słaby i umiarkowany wschodni. Teraz to już wszystko na kolejne informacje dnia w Polskim Radiu 24. Zapraszam o 17. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Na zegarze 16:35. Polskie Radio 24. Porozmawiamy o projekcie ustawy nazywanej w skrócie aptekę dla aptekarza. Dotyczy on jedynie nowo powstających aptek, a nie tych już istniejących. Tak mówił wczoraj minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. W połowie stycznia Komisja Zdrowia pozytywnie zaopiniowała projekt dla Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji. Natomiast pod koniec stycznia Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji opowiedziała się za odrzuceniem w całości projektu nowelizacji prawa farmaceutycznego, co nie znaczy, że sprawa jest już zamknięta. W naszym studiu Marcin Nowacki, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. A przy naszym telefonie Tomasz Walicki, NSZZ Solidarność. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Zacznijmy od wczorajszego stwierdzenia ministra zdrowia, który powiedział, że projekt ustawy dotyczy jedynie nowo powstających aptek, a nie tych już istniejących. To ważne zastrzeżenie Pana zdaniem. Nie są zadowoleni z życia. To nie jest prawda, bo pamiętajmy, że obecni przedsiębiorcy, czy to są farmaceuci, czy bez wykształcenia farmaceutycznego, którzy prowadzą apteki, nie działają w próżni. Oni działają na rynku, konkurują ze sobą, działają w miastach, miejscowościach, które geografia się zmienia, a zezwolenie na prowadzenie apteki jest wydawane na adres danej apteki i jest nieodłączne, nieodzownie związane z tym adresem. Jeżeli w każdym roku mamy do czynienia z otwieraniem i zamykaniem aptek, to każdorazowe zamknięcie apteki, brak rentowności apteki w danej lokalizacji, bądź podniesienie czynszu tej apteki przez właściciela nieruchomości. W znakomitej większości, to jest ponad 90% aptek ma wynajmowany lokal dla swojej działalności. W takiej sytuacji ten przedsiębiorca, ten farmaceuta, który prowadzi aptekę, w znakomitej większości przypadków nie będzie mógł tworzyć kolejnej apteki z uwagi na ograniczenia geograficzne i demograficzne przewidziane w ustawie. Ustawa zakłada, że apteki nie mają być, bezpośredniej dzisiaj ta konkurencja, ta gęstość aptek jest większa niż założona w ustawie i na liczbę mieszkańców i w przeliczeniu na 1 kilometr. W związku z tym my wiemy na pewno, że w dużych miastach, ale też w średnich miastach nie będzie możliwości utworzenia nowej apteki. Tak naprawdę będziemy etapowo, nie wiemy jakie to będzie tempo. Ja szacuję, że to będzie kilka lat, kiedy skanibalizujemy rynek aptek, zmniejszymy istotnie ich ilość, tak twierdzimy, ja jestem o tym przekonany, będzie ze szkodą dla pacjenta i klienta. Będziemy musieli dalej chodzić po leki, konkurencja będzie mniejsza. To może umówmy się tak, do kryteriów geograficzno-demograficznych i do ewentualnych skutków tej regulacji, o której mówimy, wrócimy za moment, a wcześniej jeszcze to samo pytanie do Tomasza Walickiego, jak pan odbiera słowa ministra zdrowia, który stwierdza, że ustawa dotyczy jedynie nowo powstających aptek? No, to może się wiązać z tym, że pan minister myśli, że wytyczy jakieś przepisy w akcie prawnym i rynek się do tego będzie stosował. Rynek ma co do siebie, że reaguje inaczej, nie tak jak czasami są urzędnicy. Może się okazać, że w szybkim tempie doznamy zamknięcia wielu aptek, gdzie mniejsza konkurencja. Nowe apteki wcale nie muszą powstawać, a może mogą się likwidować apteki już istniejące, ponieważ spadnie ich rentowność. Żeby otworzyć nową aptekę, to potrzeba trochę pieniążków, prawda? Trzeba dobyć kredyt bankowy. Ja nie widzę możliwości, żeby nowi młodzi farmaceuci, którzy kończą studia,
byli w stanie tak szybko otworzyć nową fabrykę bez wsparcia banku bądź bez wsparcia rodziny. Także to daleko idące stwierdzenie pana ministra może mieć fatalne skutki dla nas, dla pacjentów, że są najważniejsi, dla klientów, którzy potrzebują wolnego rynku, wolnej konkurencji. Po co psuć to, co już rynek uporządkował? Może odpowiedź kryje się w innej wypowiedzi ministra zdrowia, również z wczoraj, który stwierdza, że Polska jest przesycona aptekami i potrzebnych jest już bardzo mało nowych aptek. Marcin Nowacki, jak pan odbiera to stwierdzenie? No to jest dosyć rewolucyjna ocena, że minister zdrowia chce ograniczać dostęp, ilościowy dostęp pacjentom i klientom, bo przypomnę, że 2/3 osób, które trafiają do apteki, to nie są osoby chore, to nie są pacjenci, tylko bliscy tychże osób, którzy przychodzą jako klienci i chcą mieć dostęp do leków. I że minister ocenia, iż tych aptek jest za dużo. No my robiliśmy taką ankietę i w ogóle takie dane się nie pojawiły. Mało tego, jak sobie zadamy pytanie, jako pacjent bądź klient apteki, jak często nam się zdarza, że idziemy do apteki i musimy iść do kolejnej apteki z uwagi na to, że nie dostaliśmy danego produktu w aptece, to myślę, że odpowiedź będzie bardzo często taka, że to jest dosyć częsta praktyka. No ale w takim razie lepiej mniej aptek, lepiej zaopatrzonych. Może to jest rozwiązanie. No nie, bo tutaj mamy istotne ograniczenia w zapleczu finansowym i takim magazynowym dla apteki. No dzisiaj, żeby otworzyć aptekę, to jest inwestycja 300-400 tysięcy złotych i aptekarze nie mogą sobie pozwolić na to, żeby mieć skład wszystkich leków. Mamy bardzo szybkie dostawy. Mamy dostawy nawet w ciągu jednego dnia. Tego samego dnia roboczego możemy mieć dostawę do apteki z rana, jeżeli przyjdzie klient, możemy po południu mieć ten lek. Ale nie ma możliwości finansowej, aby apteki dysponowały wszystkimi lekami. I naprawdę jest tak, że kumulacja aptek, 2-3 aptek w bliskiej odległości geograficznej pomaga tymże aptekom, bo pacjent czy klient wiedzą o tym, że w tej lokalizacji na pewno dany lek kupią. Ja bardzo często idę do, mam dwie apteki obok siebie i najczęściej jak idę po zestaw leków dla dzieci, Odwiedzam obie apteki i to jest 80% przypadków, proszę mi wierzyć. Tak to wygląda. W związku z tym podobnie powiedzą restauratorzy. Restauratorzy chętnie otwierają tam restauracje, gdzie jakieś restauracje już funkcjonują, bo tam jest ruch klientów i z aptekami jest podobnie. Ta konkurencja naprawdę jest ważna dla pacjenta. Mamy 15 tysięcy aptek w skali kraju. Mamy istotny niedobór aptek na terenach wiejskich. Co ciekawe, ta regulacja, która dzisiaj jest na stole, która dzisiaj jest w parlamencie, również ogranicza możliwości prowadzenia tych aptek czy punktów aptecznych w tych lokalizacjach wiejskich. I Stowarzyszenie Punktów Aptecznych Ogólnopolskie głośno protestuje przeciwko tej regulacji. Panie Tomaszu, czy pan, podobnie jak minister Konstanty Radziwiłł, odnosi wrażenie, że Polska jest przesycona aptekami? Ja się cieszę, że w Polsce jest tyle aptek, że te apteki jeszcze się tworzą, że powstają sieci apteczne, bo jest konkurencja. Ceny są coraz niższe. Ja mieszkam na Tarchominie. Olbrzymie osiedle, jest jedna pomoc lekarska, nocna, świąteczna i ludzie się nie dostają do lekarza. Idą do apteki najbliższej i pytają się, panie magistrze, czym źle się czuję, czym mogę, co pan mi poradzi. Ci farmaceuci w tych aptekach bardzo często wręczają lekarzy. Pan minister, dlaczego pan minister nie powie, że Polska jest przesycona lekarzami? W Polsce na 10 tysięcy mieszkańców przypada niecałych 2 lekarzy, gdzie w krajach Europy Zachodniej przypada prawie 4. To, że w Polsce ten rynek, ta przedsiębiorczość Polaków, te sieci apteczne powstały, to tylko jest dobry skutek i dla państwa polskiego, i dla obywatela polskiego. Po co psuć to, co jest dobre? Nieprawda jest, że jest przesycony rynek aptek. Przesycony jest rynek sklepów z alkoholem. A to już zupełnie inny temat. Ale rzeczywiście coś jest na rzeczy, bo wystarczy wyjechać chociażby do Niemiec, czy na przykład do Holandii. Tam tych aptek rzeczywiście jest dużo, dużo mniej. Bywa, że znalezienie apteki to jest swego rodzaju wyzwanie, a jednak Holendrzy i Niemcy dość zdrowi.
Tak, no, ale tutaj mamy, analizując rynek europejski, po pierwsze możemy powiedzieć, że historycznie on był bardzo konserwatywny i to jest zrozumiałe. Pamiętajmy, że kilkadziesiąt lat temu apteka to było miejsce produkcji leków i apteka miała zupełnie inną formułę. Rzeczywiście ona była z natury rzeczy ograniczona do farmaceutów i do dzisiaj na przykład w Niemczech jest, ale to jest pokłosie historyczne, a w większości państw europejskich, takich jak kraje skandynawskie na przykład, ta branża została zliberalizowana, jest otwierana. Jest otwierana dlatego, że apteka dzisiaj już nie ma tej formuły, bardzo rzadko ma formułę tego, opierającą się o produkcji, o wytwarzanie przez farmaceuty leków, tylko właśnie ma formułę, tak jak przedmówca powiedział, doradczą. I to jest fundament dzisiaj, który powinien mieć miejsce, który powinien być na stole, jeżeli chodzi o debatę. My o tym mówimy, mówimy o opiece farmaceutycznej, o wzmocnieniu farmaceuty w aptekach. Ale to nie znaczy, że farmaceuta z wykształcenia musi być, i to ma być na wyłączność, właścicielem apteki. No to jest pomylenie dwóch funkcji. To tak samo moglibyśmy powiedzieć, że szpitale w Polsce powinny być własnością lekarzy. W związku z tym niechaj samorządy, Ministerstwo Zdrowia wyłączy się z tego rynku, bo dzisiaj właścicielami, założycielami szpitali są w większości samorządy i państwo pośrednio przez swoje instytucje. Jeżeli tak zakładamy, że gospodarka powinna funkcjonować, no to niech lekarze będą właścicielami przychodni. Przychodnie też dzisiaj działają jako przedsiębiorstwa, jako podmioty lecznicze, gdzie przedsiębiorcy zatrudniają. Czasami są lekarze, czasami nie. To nie jest istotne. Podobnie jest w aptekach. Musimy zatrudnić farmaceutów, musimy zatrudnić techników farmacji, aby oni świadczyli usługę, tak jak w przychodniach zatrudniamy lekarzy i pielęgniarki, ale status własnościowy nie ma tutaj nic do rzeczy. Jest jeszcze inny wątek, o tym też mówił minister Radziwiłł, mianowicie wywóz leków z Polski i znikanie potrzebnych leków. To się dzieje przez tak zwane niby apteki, tak określa to minister Radziwiłł, których powstaje bardzo dużo i właśnie ta ustawa, o której mówimy, apteka, tak zwana apteka dla aptekarza, miałaby temu procederowi zapobiegać. Panie Tomaszu, to jest problem? Niby apteki? Wywóz leków za granicę Polski jest chyba bardziej związany z powstawaniem niby hurtowni. Powstają hurtownie farmaceutyczne, które są tworzone przez grupy, które chcą tylko się szybko dorobić i wywozić z Polski leki. Nie przez apteki, przez hurtownie. Tutaj państwo ma inne możliwości jakby kontroli tego, prawda? Od tego są urzędy skarbowe. Raczej przez apteki. No nikt nie będzie tworzył apteki po to, żeby wywozić leki, dlatego że ten wydatek trzeba znaleźć miejsce, to miejsce zagospodarować, zatrudnić ludzi. A powołanie hurtowni jest bardzo proste, dużo prostsze i bardziej ekonomiczne. Także moim zdaniem pan minister trochę się myli, jeżeli chodzi o to, że obarcza apteki problemem wywożenia leków z Polski. Marcin Nowacki, rzeczywiście to nie niby apteki odpowiadają za znikanie dużej ilości leków z Polski. Nie, to rzeczywiście jest proceder, w którym musi być zaangażowany hurtownia i musi być zaangażowany formalnie farmaceuta. No, apteka gdzieś się pojawia w tym łańcuchu, bo ona kupuje lek i odsprzedaje ponownie hurtowni, po czym hurtownia znowu ten lek poprzez pośrednika bądź nie sprzedaje za granicę i zyski są dzielone. Także no tutaj w przypadku nielegalnych tego typu transakcji jest łamanie prawa również przez aptekarza bądź pracownika apteki. No zależy jak to jest skonstruowane. Niemniej jednak to w ogóle nie dotyczy sieci czy przedsiębiorstw, które działają nawet na mikroskalę. Przypomnę, że 25% całego rynku to są tak zwane mikrosieci, czyli przedsiębiorcy i farmaceuci, i ci, którzy nie mają wykształcenia farmaceutycznego, którzy mają od 2 do 4 aptek. 25% rynku. A my mówimy o tych sieciach, jakby to były jakieś ogromne firmy. Ogromnych mamy kilkanaście w skali rynku. Także to jest proceder, z którym my uważamy, że można walczyć bez ataku w samych aptekarzy.
Ja przypomnę, że my mamy dane z roku od 2012 do 2014. Wtedy główny inspektor farmaceutyczny prowadził 290 postępowań w sprawie wywozu leków i tylko jedno dotyczyło sieci aptecznej. Tylko jedno dotyczyło sieci aptecznej, a mamy prawie 400 sieci aptecznych w Polsce. To jest bardzo zróżnicowany, bardzo konkurencyjny rynek. To gdzie ten argument? Niech pan minister pokaże dane, bo my mamy dane dosyć świeże. Niech pokaże może nowsze dane, które obciążają aptekarzy, obciążają farmaceutów. No w naszej ocenie my znowu zaproponowaliśmy ministrowi zdrowia rozwiązania związane z klauzulą gwarancyjną dla nowo powstających spółek. Jeżeli powstaje nowe przedsiębiorstwo apteczne w formie spółki kapitałowej, to proponujemy gwarancję, która zniweluje ryzyko, że komukolwiek będzie się opłacało na chwilę zakładać spółkę po to, żeby zrobić kilka czy kilkanaście transakcji. Wróćmy na chwilę jeszcze do kryteriów geograficzno-demograficznych. To pytanie do Tomasza Walickiego. Zgodnie z założeniami konkurujące ze sobą apteki musiałaby dzielić odległość przynajmniej 500 metrów, a pozwolenia na otwarcie nowej placówki byłyby wydawane tylko tam, gdzie przypadałyby na nią minimum 3000 osób. Dla mnie, dla niespecjalisty, to się nie wydają być szczególnie wygórowane kryteria, szczególnie wygórowane wymagania. Moim zdaniem są to bardzo wygórowane wymagania, no i te wymagania wsadzają kij w wolną konkurencję. Czyli komuś przeszkadza to, że na jednej ulicy, w jednym budynku, w jednym obiekcie, w dobrym punkcie miasta jest cztery banki różnego rodzaju. Mnie nie przeszkadza to klientowi. Mnie jako klientowi nie przeszkadza to i sam jestem obserwatorem właśnie podróżujących między aptekami usytuowanymi blisko siebie pacjentów, którzy z jednej apteki przychodzą do drugiej apteki, bo wiedzą, że w tej aptece promocja jest na taki lek, a w tej aptece jest promocja na taki lek. Przecież to tylko powoduje, że mniej wydajemy na zdrowie. My jesteśmy jeszcze ubogim społeczeństwem. Nie możemy się porównywać do społeczeństwa niemieckiego, francuskiego, angielskiego, do społeczeństwa szwedzkiego. My jesteśmy na dorobku. My nie zapominajmy, że przed chwilą dopiero mamy czwartą Rzeczpospolitą. My musimy jeszcze się popracować do robić. Dla nas wolny rynek to jest jakby możliwość kupienia tańszego produktu, a tym produktem jest lek. Czasami lek bez recepty, bo do lekarza się nie mogę dostać, więc idę kupić lek bez recepty, lek droższy. Więc dlaczego pan minister chce skazać mnie na większe wydatki? Dlaczego pan minister mówi, że nie może być apteka przy aptece? Dla mnie, dla pacjenta, dla klienta niech będą te apteki obok siebie drzwi, nie konkurują ceną, fachową obsługą, ilością zatrudnionych farmaceutów, techników farmaceutów, niech konkurują ceną i gamą produktów. A może założenie jest takie, to moje przypuszczenie, bo ja nie znam ścieżek, jakimi podążają myśli ministra Radziwiłła, że aptek jest za dużo, w związku z tym Polacy po prostu za dużo kupują w nich rzeczy, których mogliby nie kupować, bo są absolutnie zbędne, chociażby suplementy diety w Polsce niezwykle popularne. Moim zdaniem to nie jest ten kierunek. Moim zdaniem pan minister chce stworzyć jakąś dynastię aptekarzy, którzy przejmą rynek. No, tajemnicą policzną jest to, że w aptece się płaci za miejsce na półce danego leku. Proszę państwa, to też kosztuje. To są pośrednie koszty, które potem ten aptekarz musi od nas zabrać. Moim zdaniem nie tędy droga. Panie Marcinie, załóżmy, że te wszystkie założenia, o których mówiliśmy, wchodzą w życie. Co by to oznaczało dla rynku farmaceutycznego w Polsce? No, myślę, że po pierwsze dla przedsiębiorców, którzy funkcjonują na tym rynku, z dnia na dzień pojawią się duże problemy finansowe, bo każde przedsiębiorstwo, które nie może być przedmiotem wolnego obrotu na rynku, a tak będzie w tym wypadku. Dodam tylko, że nawet nie będzie można oddać tego majątku w postaci jednej czy kilku aptek dzieciom, które nie mają wykształcenia farmaceutycznego. To jest tego typu przepis. Nie będzie można dziedziczyć tego majątku, który często jest majątkiem całego życia. No, mili państwo, apteka ma wartość. Jeżeli skumulujemy zapasy, które są w aptece, wyposażenie apteki, wartość punktu, rozpoznawanie tego punktu, to jest co najmniej 1 000 000 złotych, który szacujemy, że
że jest w postaci majątku takiej apteki, jeżeli ona jest przedmiotem transakcji. Jeżeli ograniczymy ten rynek, jeżeli chodzi o obrót aptekami, do farmaceutów i do 4 aptek, to rynku de facto nie ma. Nie ma. Nie można swobodnie tej apteki sprzedawać, czyli apteka przestaje mieć wartość. Często majątki naprawdę poważne, kilkanaście aptek, kilkadziesiąt aptek, no, to są w większości przedsiębiorstwa rodzinne. Nawet jedna z największych sieci aptecznych w Polsce, sieć Zico, to jest firma rodzinna prowadzona i przez panią farmaceutę, i przez przedsiębiorcę bez wykształcenia farmaceutycznego. I ten majątek z dnia na dzień nie ma wartości. Jeżeli nie ma wartości rynkowej, no to proszę zastanowić się, jak zareagują na to banki, które masowo kredytują. Jedna apteka to jest, jak powiedziałem, obciążenie kredytem kupieckim bądź obrotowym na poziomie od 200 na pewno do 400 tysięcy złotych. W związku z tym banki na to też będą musiały zareagować. Jak zareagują właściciele nieruchomości, gdzie są punkty apteczne, mając świadomość w centrach miast, że apteka jest przywiązana do tego punktu. To panie Tomaszu, jeszcze jednym zdaniem. Jakie są szanse, że ustawa w takim kształcie wejdzie w życie? No ja mam nadzieję, że w ramach konsultacji społecznych Rady Dialogu Społecznego minister zmieni zdanie i ten dialog będzie trwał trochę dłużej i ta ustawa nie wejdzie w takim kształcie, czego życzę tym, którzy prowadzą apteki, tego życzę nam, klientom i państwu polskiemu. A o projekcie ustawy Apteka dla aptekarza na antenie Polskiego Radia 24 rozmawiali Marcin Nowacki, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Bardzo dziękuję. Dziękuję. I Tomasz Walicki, NSZZ Solidarność. Również bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Zawsze chciałam, żeby mój Kubuś zdrowo się odżywiał. Przygotowywałam mu wartościowe posiłki, ale co z tego, skoro nie chciał niczego jeść? Nie chcę obiadu. Oprócz chipsów i słodyczy oczywiście. Dlatego teraz kupuję mu Appetizer. Syrop wspomagający apetyt u dzieci. Suplement diety Appetizer jest bardzo smaczny i bardzo skuteczny. Kubuś chętnie zjada wszystkie posiłki, które mu podaję, a ja cieszę się, że moje dziecko jest zdrowo i prawidłowo się rozwija. Appetizer, czyli jatek zjadł obiadek. Joanna Filipczak, pedagog szkolny. Magmisie to żelki z magnezem w pysznych, owocowych smakach. Dzieci, które stosują suplement diety Magmisie, potrafią się skoncentrować, są aktywne, radzą sobie ze stresem. Magmisie. Pyszne, magnezowe misie. Total dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminę. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje chyba Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny? Bo znikają boczki. Suplement diety chyba Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wciąż zmarł wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Wow, ale niskie ceny! Teraz w Media Expert telewizory smart z dużymi ekranami. Taniej nawet o 1000 zł. Nazywam się Katarzyna Bal i jestem technologiem. Wiem, że nie wszystkie magnezy są takie same i gwarantuję, że Neomag Forte jest wysokiej jakości. Do jego produkcji wybierane są wyłącznie przebadane surowce. Wytwarzanie suplementu diety Neomag Forte odbywa się w takich samych warunkach jak produkcja leków. Neomag przechodzi też rygorystyczną kontrolą jakości. W efekcie powstaje produkt o znakomitej bioretencji. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnez. Czy rozwiązaniem na kaszel dla dzieci może być lizak? Podaję dzieciom lizaki Naturcept Gardło, ale o lizakach na kaszel nie słyszałam. To bardzo dobry pomysł, ale czegoś takiego chyba nie ma. A co na to lekarz? W aptekach dostępne są nowe lizaki Naturcept Kaszel. To bardzo dobre rozwiązanie dla dzieci. Wyrób medyczny Naturcept Lizaki łagodzą kaszel, zmniejszają jego częstotliwość i ułatwiają odkrztuszanie. I bardzo smakują dzieciom. Lizaki Naturcept pysznie smakują, dzieci kurują. Jeszcze niedawno bóle reumatyczne nie dawały mi żyć. Do momentu, kiedy przyjaciółka poleciła mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień? Bez bólu przez całą noc. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan przynosi ulgę błyskawicznie, nawet po 30 sekundach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd
konkretny wpływ na twoje zdrowie? Już ponad milion razy Polacy sprawdzali, czy mają zakwaszony organizm. Niektóre jego objawy są widoczne gołym okiem, ale zakwaszenie wpływa też niekorzystnie na kości, układ krążenia czy wątrobę. Sięgnij po Eliminacid. Suplement diety Eliminacid zawiera m.in. wyciąg z kwiatów róży stulistnej, który pomaga utrzymać równowagę kwasowo-zasadową. Dzięki temu Eliminacid pozwala zapomnieć o przykrych skutkach zakwaszenia. Eliminacid. Wyeliminuj zakwaszenie. To była reklama. Autopromocja. Polskie Radio 24. Gospodarka dla każdego. Od poniedziałku do piątku w Polskim Radiu 24 o 18.45. Dziś o tym, czy wprowadzenie 13-złotowej minimalnej stawki godzinowej dla zatrudnionych na umowy cywilnoprawne pomoże walczyć z patologiami na rynku pracy. O tym także w naszym serwisie internetowym gospodarka.polskieradio.pl. Cykl audycji powstaje we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Autopromocja. Jest 17. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Głosy państw narodowych i ich parlamentów powinny być w większym stopniu odzwierciedlone w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej, powiedziała premier Beata Szydło po spotkaniu z premierem Irlandii Endą Kenym. Zgodziliśmy się, że decyzja Brytyjczyków w sprawie wyjścia z Unii stanowi jasny sygnał o potrzebie przeprowadzenia reform. Prezydent Andrzej Duda pochwalił sejmowe wystąpienie Witolda Waszczykowskiego o polskiej polityce zagranicznej, w tym o dobrych relacjach transatlantyckich. Będziemy czynili wszystko, aby te relacje pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi układały się jak najlepiej. Projekt zmieniający ustrój Warszawy nigdy nie był ostateczny. Będą w tej sprawie szerokie konsultacje, zapowiedział poseł PiS Jacek Sasin. Stworzyliśmy pewną propozycję, pewną wizję, którą chcemy w tej chwili poddać szerokiej dyskusji. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Brexit zdominował rozmowę z premier Beatą Szydło, relacjonował po spotkaniu z szefową polskiego rządu irlandzki premier Enda Kennedy. Po Kenny polityk podczas swojej kilkugodzinnej wizyty w Warszawie omówił z polską premier najważniejsze kwestie, przed jakimi stoi dzisiaj Unia Europejska. Co na temat Brexitu mówią obaj politycy i co jeszcze było dzisiaj tematem ich rozmów, powie o tym reporter Polskiego Radia 24 Lucjan Olszówka. Unia Europejska musi nie tylko skuteczniej reagować na stojące przed nią wyzwania, ale także lepiej odpowiadać na potrzeby swoich obywateli, mówią zgodnie szefowie polskiego i irlandzkiego rządu. Beata Szydło relacjonowała po spotkaniu, że podczas rozmowy tych punktów wspólnych w ocenie obecnej sytuacji, w jakiej znalazła się Unia, było więcej. Zgodziliśmy się, że decyzja Brytyjczyków w sprawie wyjścia z Unii stanowi jasny sygnał o potrzebie przeprowadzenia reform. Unia Europejska musi lepiej odpowiadać na potrzeby obywateli oraz skuteczniej reagować na stojące przed nią wyzwania. Stoimy na stanowisku, że głosy państw narodowych i parlamentów powinny być w większym stopniu odzwierciedlone w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej. Uważamy, że cztery filary, podstawy Unii Europejskiej powinny być tutaj szczególnie zachowane. Jednocześnie irlandzki premier Enda Kenny mówił dziś, że zarówno Irlandia, jak i Polska widzą się w przyszłości tylko wewnątrz Unii, w gronie pozostałych 27 państw. Nie ma wątpliwości, że wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej będzie dużym wyzwaniem dla Irlandii, z uwagi na to, że jest to nasz najbliższy sąsiad i ze względu na złożoność relacji gospodarczych. Będziemy starali się również zapewnić, aby 27 państw Unii Europejskiej mówiło w tych negocjacjach jednym głosem, broniącym czterech swobód, w tym swobody podróżowania, i aby Wielka Brytania nie podeszła wybiórczo do negocjacji. Irlandzki premier nawiązał także do Polonii 150-tysięcznej, jaka mieszka w Irlandii, oceniając, że nie tylko pozwoliło to zacieśnić bardziej relacje pomiędzy naszymi krajami, ale także ocenił, że ci Polacy przynoszą nie tylko wielką chlubę, ale także wnoszą oni wielki wkład w życie społeczne, kulturowe i ekonomiczne Irlandii. Dzisiejsze spotkanie Beaty Szydło to trzecie z całej serii, jakie miały miejsce w tym tygodniu. Wczoraj szefowa rządu gościła w Holandii, gdzie rozmawiała z tamtejszym premierem. We wtorek gościła w stolicy niemiecką kanclerz. Lucjan Olszówka, Polskie Radio 24.
W dorocznym ekspoze minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski przekonywał, że polska polityka zagraniczna odzyskała podmiotowość i kieruje się interesem narodowym. Minister podkreślił, że lipcowy szczyt NATO zdecydował o militarnym wzmocnieniu wschodniej flanki sojuszu, co przekłada się na poprawę bezpieczeństwa naszego kraju. Witold Waszczykowski powiedział, że celem polskiego rządu jest naprawa Unii, a nie jej demontaż. Stronie polskiej zależy na umacnianiu jednolitego rynku, który sprzyja jedności i spójności Unii. Według opozycji wystąpienie szefa dyplomacji było pozbawione wizji. Politycy partii opozycyjnych krytykowali ministra m.in. za oparcie polityki o sojusz z Wielką Brytanią, która opuszcza Unię Europejską. Sejmową debatę o polskiej polityce zagranicznej obserwował Karol Darmoros. Szef MSZ Witold Waszczykowski argumentował, że w ostatnim roku polska polityka zagraniczna zmieniła swój charakter, postawiła na podmiotowość i przyjęcie za punkt wyjścia interesu Polski. Zamiast stać na bocznej linii i kibicować głównym graczom, sami weszliśmy do gry na międzynarodowej arenie. Okazało się, że potrafimy opracować taktykę, wyłożyć argumenty i przekonywać do swoich racji. Tegorocznym wyzwaniem dla resortu dyplomacji i całego rządu ma być dyskusja o przyszłości Unii Europejskiej. Polska chce naprawić, a nie demontować Unię Europejską, zapewniał minister Waszczykowski. Remont Unii Europejskiej, który postulujemy, nie może polegać na odnowieniu elewacji i dyskusji nad detalami dekoracyjnymi, ale na wnikliwej ocenie stanu fundamentów, na których oparta jest cała konstrukcja europejskiej budowy. Sejmowemu ekspoze Witolda Waszczykowskiego przysłuchiwał się prezydent Andrzej Duda, który chwalił ministra za spokojne i merytoryczne wystąpienie. Prezydent zapewnił, że Polsce zależy na podtrzymywaniu głębokich więzi transatlantyckich. Tutaj jest wielkie pole do działania, zwłaszcza teraz, kiedy nowy prezydent w Stanach Zjednoczonych rozpoczyna swoją pracę. I to jest wielkie zadanie dla polskiej dyplomacji, to też wielkie zadanie dla mnie oczywiście, aby te relacje ułożyły się jak najlepiej, aby te kontakty zacieśniać. Inicjatywy Grupy Wyszehradzkiej i Trójmorza, w których uczestniczy Polska, krytykował szef Nowoczesnej Ryszard Petru. Według niego w ramach tych formatów zbyt wiele jest różnic między poszczególnymi państwami. Międzymorze, proszę Państwa, to koncepcja zmierzchła. Nie ma czegoś tego takiego też jak tożsamość Grupy Wyszehradzkiej. Najlepiej to pokazuje premier Orban, bliski współpracownik i kolega Jarosława Kaczyńskiego, który spotyka się z Putinem. W debacie nie zabrakło też dyskusji o Chinach. W rolach głównych Rafał Trzaskowski z PO i szef MON Antoni Macierewicz. Minister Macierewicz torpeduje wszystkie chińskie inwestycje najważniejsze. Te dotyczące właśnie jedwabnego szlaku. Zostają podjęte wszelkie starania, by suchy port, który ma być lokowany w Łodzi, był w dyspozycji spółki z większością skarbu państwa, a nie ludzi o niewiadomej konduicie. Czy gwarantuje pan, że będzie realizowana inwestycja Chengdu, Łódź? Bo może ja mam złe informacje, że Chińczycy się wycofują. Zrobimy wszystko, żeby ten suchy port w Polsce był. Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz pytał ministra Waszczykowskiego o trwałe sojusze Polski. Czy Węgrzy i Viktor Orban, który odrzuca polskie zaloty i wybiera przyjaźń z Putinem, czy tam mamy tylko i wyłącznie wspólne interesy? Gdzie leży dziś siła Polski? A Grzegorz Długi z Kukiz15 ocenił, że polityka zagraniczna prowadzona przez MSZ jest partyjna, a nie polska. Polska wkracza w 2017 rok bez jakiejkolwiek nowej koncepcji, żadnej idei czy wizji, a minister nie wskazuje podstawowych, szczególnie jakichś nowych instrumentów prowadzenia polityki zagranicznej. Jutro posłowie poznają szczegóły działań rządu na arenie Unii Europejskiej. W imieniu gabinetu premier Beaty Szydło informacje przedstawi w Sejmie wiceszef MSZ Konrad Szymański. Publicystka portalu wpolityce.pl Aleksandra Rybińska powiedziała w Polskim Radiu 24, że w ekspoze minister Witold Waszczykowski zwrócił uwagę na ścisłą współpracę Polski ze Stanami Zjednoczonymi. Bardzo wyraźnie pan minister Waszczykowski podkreślił, że jednak uprzywilejowanym partnerem, też gwarantem naszego bezpieczeństwa pozostają USA i że mimo tej antytrumpowej histerii, która ogarnęła szczególnie Europę Zachodnią, wyraźnie podkreślił, myślę, minister Waszczykowski, że będziemy się orientować dalej na więzie transatlantyckiej. Dziennikarz Gazety Polskiej Codziennie Adrian Stankowski powiedział, że w wystąpieniu Witolda Waszczykowskiego nie było nic nowego. To wystąpienie nie pokazało nam nic nowego, bo to raczej było potwierdzenie tej polityki, która już jest prowadzona od powstania rządu. Polityki bardzo owocnej, którą ja bardzo dobrze oceniam. Wizyta pani Merkel świadczy o tym, że Niemcy już wiedzą, że bez Polski projekt pod tytułem Unia Europejska nie ma sensu.
Minister Witold Waszczykowski powiedział, że priorytetem rządu PiS jest naprawa Unii Europejskiej, a nie jej demontaż. Dr Spasimir Domaracki z Uczelni Łazarskiego i publicysta miesięcznika Respublika Nowa podkreślił, że partii rządzącej zależy na zachowaniu dotychczasowego ładu Unii Europejskiej. Utrzymanie jedności jest, no, wydaje mi się, bardzo mocnym atutem rządu, no, nie tylko rządu Prawa i Sprawiedliwości, ale przede wszystkim polskiej polityki zagranicznej. I tutaj warto też podkreślić, że my widzieliśmy podczas tej wizyty pani kanclerz Merkel, że wbrew pozorom mamy odmienne stanowiska z Niemcami, jeżeli chodzi o to, jak ma wyglądać przyszłość, czy też w jaki sposób nawet zabrać się za kwestię reformy procesu integracji europejskiej. Wydaje mi się, że polskie myślenie o tym procesie jest o wiele bardziej odważne. Rozmowy i komentarze są dostępne na naszej stronie internetowej polskieradio24.pl. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada szerokie konsultacje w sprawie projektu zmieniającego ustrój miasta stołecznego Warszawy. Poseł PiS Jacek Sasin mówił na konferencji prasowej w Sejmie, że projekt, który wpłynął do laski marszałkowskiej, nigdy nie był ostateczny. Stworzyliśmy pewną propozycję, pewną wizję, którą chcemy w tej chwili poddać szerokiej dyskusji, chcemy o niej rozmawiać, chcemy słuchać ludzi. Rozpoczęliśmy konsultacje w dniu wczorajszym, odbyło się spotkanie również z moim udziałem w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Kolejne spotkanie za 3 tygodnie będzie startem tak naprawdę prac nad tym projektem. Będziemy również chcieli bezpośrednio rozmawiać z mieszkańcami. Będziemy chcieli organizować również spotkania, panele ekspertów. Projekt wpłynął do Sejmu 30 stycznia. Przewiduje, że miasto stołeczne Warszawa będzie metropolitalną jednostką samorządu terytorialnego i obejmie 33 gminy, w tym gminę Warszawa. Prokuratura jeszcze dziś złoży zażalenie na decyzję sądu o niezastosowaniu tymczasowego aresztu wobec chirurga onkologa z Gdańska. 65-latek jest podejrzany o molestowanie seksualne pacjentek. Oficjalnie wciąż jest 25 pokrzywdzonych, ale na policję i do prokuratury zgłosiło się 5 kolejnych kobiet. Lekarz przed sądem przyznał się do zarzutów, nie został jednak aresztowany. Zastosowano wobec niego policyjny dozór i 20 000 zł poręczenia majątkowego. Prokuratura przygotowuje zażalenie na decyzję Sądu Rejonowego w Gdańsku, bo uważa, że lekarz może mataczyć w śledztwie, docierać do pokrzywdzonych i wpływać na ich zeznania, wyjaśniła Tatiana Paszkiewicz z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Na mężczyźnie ciąży 31 zarzutów dopuszczenia się tzw. innej czynności seksualnej. Jedna z jego ofiar nie miała ukończonych 15 lat. Te przestępstwa przede wszystkim realizowane były w poradni onkologicznej. Przede wszystkim uzyskano dokumentację lekarską właśnie z poradni onkologicznej. Przesłuchiwano świadków pod kątem typowania osób pokrzywdzonych. Ustalono sobie pokrzywdzone, były już przesłuchiwane przed sądem w obecności psychologa i prokuratura uzyskała stosowne opinie psychologiczne dotyczące tych osób. Biegli stwierdzili, że zeznania pokrzywdzonych są wiarygodne. Do przesłuchania pozostało jeszcze około 1000 kobiet. Lekarzowi grozi 10 lat więzienia. 8 osób zatrzymała katowicka policja po pikiecie związkowej przed katowickim holdingiem węglowym. Usłyszą o niej zarzuty naruszenia miru i niszczenia mienia. Jeżeli panowie się nie dostosujecie, policja będzie musiała używać środków przymusu. Mężczyźni według śledczych dopuścili się naruszenia miru czy niszczenia mienia. Na razie nie wiadomo, jakie są straty. Wiadomo, że została zniszczona częściowo elewacja siedziby spółki. W sumie 80 osób zostało wylegitymowanych. Zarząd katowickiego holdingu węglowego przekazał stronie społecznej projekt porozumienia w sprawie łączenia z Polską Grupą Górniczą. Związkowcy czekają także na wypłatę zaległej części 14 pensji. To jednak uzależnione jest od tego, czy spółki zostaną połączone. 6 marca w Katowicach ma się odbyć górnicza manifestacja. Łukasz Kałuża, Polskie Radio Katowice. Biskup Piotr Jarecki spotkał się z pacjentami, personelem i wolontariuszami Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Caritas Archidiecezji Warszawskiej. Jutro po raz 25 będzie obchodzony Światowy Dzień Chorego. Z tej racji w wielu diecezjach w całej Polsce odbywają się msze, odwiedziny chorych przez duszpasterzy i biskupów w szpitalach, bezpłatne porady lekarskie oraz zbiórki na leczenie i rehabilitację dzieci. Dziś w ramach obchodów Dnia Chorego w Warszawie biskup Piotr Jarecki odprawił msze dla osób związanych ze stołecznym zakładem Caritasu. Biskup podkreślił, że pomoc chorym jest ważną misją chrześcijan. Kościół nie spełni testamentu Pana Jezusa, jeżeli porzuci człowieka chorego, człowieka biednego, człowieka opuszczonego. I wspaniały przykład dał nam Jan Paweł II. To samo czynią jego następcy, czyli Benedykt XVI i nasz kochany papież Franciszek, który nie zawahał się objąć, ucałować człowieka trędowatego. To jest wielki przykład dla nas.
I my sobie to, kochani, dzisiaj w tym dniu pragniemy uświadomić. Dyrektor Caritas Archidiecezji Warszawskiej ksiądz Zbigniew Zembrzuski przypomniał, że Światowy Dzień Chorego zwraca naszą uwagę zarówno na osoby chore, jak i te, które im towarzyszą w cierpieniu. Każdego roku Światowy Dzień Chorego przypomina nam, że chorzy są wśród nas, my jesteśmy dla nich, oni są dla nas. Przypomina nam o tym, jak radzić sobie, jak walczyć, wytrwać w cierpieniu. Przypomina również Dzień Chorego nam o tym, że jest bardzo dużo ludzi dobrych, wolontariuszy, pracowników medycznych, lekarzy, pielęgniarek, różnych osób, które chcą autentycznie, życzliwie pomagać. Światowy Dzień Chorego jest obchodzony od 1993 roku. Przypada zawsze 11 lutego, a więc pojutrze, a nie jutro, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Inicjatywę zapoczątkował święty Jan Paweł II. Prognoza pogody. W nocy w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na wschodzie z rozpogodzeniami. Lokalnie, głównie na zachodzie Polski, możliwe słabe opady śniegu. Temperatura od minus 15 stopni na wschodzie do około minus 10 w centrum i w Kotlinach Sudeckich i do minus 4 stopni lokalnie na południu, północnym zachodzie i nad morzem. Miejscami na północnym wschodzie możliwy spadek temperatury do minus 17 stopni Celsjusza. Wiatr w nocy będzie słaby i umiarkowany wschodni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Teraz w Saturnie setki telewizorów sprzedajemy ze specjalnym rabatem wykombinowanym przez Wojtecha. Aż do 18% taniej. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Polecamy. Wojtech. Ireneusz. Saturn. Technologia tak ma. Szukasz samochodu dostawczego do firmy w dobrej cenie? Czy wiesz, że Fiat Ducato już 10 rok z rzędu jest najczęściej wybieranym samochodem dostawczym w Polsce? A czy wiesz, że teraz w ofercie wyprzedażowej możesz kupić Fiata Ducato z rabatem aż 37 tysięcy złotych netto? Nie czekaj! Wejdź na stronę fiatprofessional.pl i wybierz jeden z tysięcy dostępnych od ręki samochodów dostawczych. Szczegóły w salonach. Fiat Professional. Profesjonalny jak ty. Małgorzata Pieńkowska, aktorka. Niemal każdego dnia przytrafia nam się mnóstwo nerwowych sytuacji. Jak to w życiu? Trzeba umieć sobie z nimi radzić. Dlatego w tych momentach polecam tabletki Positivum. Zawarty w suplemencie diety Positivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Positivum ma jeszcze jedną zaletę. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Positivum. Oszczędź sobie nerwów. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Każdy kucharz wie, że jeśli chodzi o warzywa i owoce, najważniejsza jest świeżość. Bo to, co dobre, powinno być świeżo zerwane, świeżo zebrane i przede wszystkim codziennie dostarczone prosto na ryneczek Lidla. A już teraz na ryneczku Lidla. Idealne na obiad ziemniaki, jedynie złoty 49 za kilogram. Kupuj w Lidlu warzywa i owoce i odbieraj figurki z tych list dla dziecka. Informacje o artykułach wyłączonych z akcji oraz szczegóły w regulaminie dostępnym w sklepach Lidl i na Lidl.pl. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Net, ja internet dla firm słucham. Halo? Śniła mi się pani. Numer się panu pomylił. Tu jest 800-800-200. Śpiewała pani. Za 1 zł. Nie dziękuj, proszę. Za 1 zł. Internet przynoszę. A, to akurat się zgadza. Oferujemy internet dla firm za złotówkę miesięcznie przez rok. To znowu jakiś sen. Nie, to Netia. Szczegóły na netia.pl i pod numerem 800-800-200. Zadzwoń. Po zimowym spacerze przygotuj przemarzniętemu maluszkowi rozgrzewającą kąpiel z dodatkiem olejku Aromactive, który w ciepłej wodzie uwalnia aromaty mięty, sosny i eukaliptusa. Aromatyczna kąpiel z olejkiem Aromactive pomoże maluszkowi spokojnie zasnąć. Aromactive. Kupi, nie kupi, kupi. Kochanie, zobacz, co ci kupiłam! Kupiła, kupiła! Do 14 lutego w Media Expert walentynkowe przeceny! To jest 17:17, w zasadzie już prawie 18. Polskie Radio 24. Debata dnia. Dziś zaprasza Grzegorz Osiecki. A moimi gośćmi są Antoni Czmiel, TVP. Kłaniam się państwu. I Tomasz Walczak, Super Express. Dzień dobry. No, dzisiaj chyba nie ma wątpliwości, co było głównym tematem dnia. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski w
Wystąpił w Sejmie, przedstawił główne kierunki polskiej polityki zagranicznej w kolejnym roku i podsumował to, co się do tej pory wydarzyło. Pamiętam taki sztandarowy, czy wręcz bym powiedział nawet sztampowy wzorzec informacji corocznej z tego typu debat. Opozycja, znaczy koalicja chwali, opozycja gani, a jak będzie, to czas pokaże. To teraz, panowie, zapytam, czy jest za co chwalić i czy jest za co ganić? To może zacznę od takiej pewnej refleksji, że Tomasz Walczyk. Cała ta polityka zagraniczna dotychczasowa Prawa i Sprawiedliwości, ona była podporządkowana temu, co dzieje się w kraju i to chyba był główny zarzut wobec polityki prowadzonej przez Witolda Waszczykowskiego. Kiedy porównamy to exposé, takie nazwijmy, pana ministra z tym, które wygłosił w zeszłym roku, widać pewne korekty. W zeszłym roku z dużą dozą naiwności podchodził pan minister do sojuszu z Wielką Brytanią, nie biorąc w ogóle pod uwagę tego, że Wielka Brytania może opuścić Unię Europejską, to właśnie Wielka Brytania miała być naszym głównym partnerem. Czas pokazał i bardzo szybko zweryfikował, jak bardzo pomylił się pan minister Waszczykowski. Także zeszły rok stał pod znakiem pewnej rekonfiguracji sojuszy Polski w ramach Unii Europejskiej. To był czas stawiania na to Międzymorze, Grupę Wyszehradzką i kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Co też, jak pokazują ostatnie wydarzenia, choćby wizytę Putina w Budapeszcie, pokazuje to, że ten postawienie na ten sojusz to trochę było błędem, bo od początku było wiadomo tak naprawdę, że Grupa Wyszehradzka, każdy z tych krajów prowadzi swoje interesy, ma swoje tutaj cele do osiągnięcia i niekoniecznie one zgadzają się z polskim punktem widzenia. Tym bardziej, że większość tych krajów od Czech przez Słowację po Węgry tak naprawdę próbuje gdzieś rozgrywać swoją pozycję w Unii Europejskiej między Brukselą a Moskwą, co oczywiście z polskiego punktu widzenia jest jakimś kuriozum i to pokazuje, że jakby ten sojusz nie ma racji bytu. Ta korekta dzisiejsza to przede wszystkim przypomnienie sobie, że istnieje coś takiego jak Trójkąt Weimarski. Pan minister podkreślił, że będziemy się na niego orientować, że Francja i Niemcy to są te kraje, z którymi chcemy współpracować. Bardzo głośno podkreślał, że to Niemcy są tym głównym partnerem. W przeciwieństwie do zeszłorocznego właśnie, co wspomniałem, stawiania na Wielką Brytanię, więc widać, że w PiS-ie też zrozumieli, że dotychczasowa polityka zagraniczna w pewnym sensie poniosła klęskę. Antoni Czmiel, czy faktycznie jest, bo to jak pan mówi, to przypomina trochę powiedzenie z Lamparta, czyli że wszystko musiało się zmienić, żeby zostało po staremu. Ale ten proces był istotnie potrzebny, tak mi się wydaje, bo jak słuchałem pana redaktora, mojego szacownego przedmówcy, to miałem tak wrażenie, że coś pomijamy, czy zauważamy, akcentując na przykład spotkanie z Berlinem, czyli pokazując to, co stało się w Warszawie, tu, kiedy była kanclerz Niemiec pierwszy raz od dłuższego czasu, czy gdy politycy Prawa i Sprawiedliwości ujawniają, że wcześniej już były kontakty Jarosława Kaczyńskiego z kanclerzem Merkel. To jest bardzo ciekawy wątek. To jest bardzo ciekawy wątek. Porozmawiamy o nim jeszcze trochę potem. To ja go tylko zaznaczam, że pewnie to by nie wyglądało w ten sam sposób, gdybyśmy nie powiedzieli, że widzimy nieco Unię inaczej niż to było nam na początku zaoferowane, czy jak to nazwał Radosław Sikorski, że wyłącznie musimy się orientować na aktywność Niemiec, Berlina w Europie i nic więcej. Brexit nam pomógł. Brexit pokazuje, że jest część narodów europejskich, którzy nie widzą wyłącznie Unii Europejskiej jako jedno wielkie międzynarodowe państwo, zresztą nie takie wielkie w skali globalnej. I oczywiście Trump tutaj też nam pomógł, więc to, co było aktualne i potrzebne, taka korekta, niepewność Brukseli, Niemiec, Berlina czy innych krajów rok temu, niekoniecznie jest już teraz potrzebne, bo racją polskiego stanu jest to, że oczywiście kanclerz Angela Merkel przy wszystkich jej słabościach jest dla nas lepszym rozwiązaniem niż kanclerz Martin Schulz i tutaj nie ma co się dziwić, że wysyła się pozytywne sygnały do Berlina. Oczywiście z polityką pana ministra Waszczykowskiego nie jest tak łatwo, bo trochę mało jej widać inaczej niż poprzez kolejne enuncjacje, niż poprzez zapowiedzi, a realizacje. Tutaj chociaż te zwroty czy te próby postawienia na właśnie państwa Grupy Wyszehradzkiej też są potrzebne i Wyszehrad nie jest po to, żeby to był monolit jak nie wiem, kraje Beneluxu, które zawsze będą grały na siebie, choćby nie wiem co się działo, tylko właśnie pozwoliły porozgrywać trochę sytuację, że nie jesteśmy wyłącznie klientem czy
zaczepione pod jedną stolicę, pokazać, że mamy alternatywę. I w pewnych miejscach się spotykamy z Czechami, Węgrami. To Węgrzy jasno powiedzieli, że nie będzie mowy o żadnych sankcjach na przykład dla Polaków na Polskę za nieprzyjmowanie uchodźców. Nie będzie żadnego, bo położą weto w kwestii tematu badania praworządności Polski na nakładania kolejnych, innych sankcji. Więc to, te sojusze zawsze są jakimś elementem taktycznym funkcjonowania to, pewnej gry politycznej. Jeszcze zapytam pana redaktora o jedną rzecz, którą poruszył redaktor Tomasz Walczak, który mówił o tym, że ta polityka w dużej części była podporządkowana jakby wewnętrznym interesom. Tutaj no, trudno, żeby o tym mówił Witold Waszczykowski, no ale mieliśmy jednak takim ewidentnym efektem jakby zewnętrznym konfliktów w Polsce był spór z Komisją Europejską o Trybunał Konstytucyjny. No, to wpływało na pozycję Polski w Unii. Czy koszty tej polityki nie są za duże tak naprawdę? Przełożyło się to w jakikolwiek sposób na nasze portfele, na kwestie naszych opłat do Unii Europejskiej? Zdaje się, że nie. No, chociaż zgodzę się, także. Jasne, chociaż zgodzę się, że to nie wszystko było tak, jak być powinno. Można to było rozegrać się dużo zręczniej. No, przypomnijmy, że choćby Komisję Wenecką i tą pułapkę to właśnie resort ministra Waszczykowskiego.